Te wszystkie historie, których słuchaliśmy, to no, historie, których trudno chyba słuchać bez jakichś emocji, a szczególnie wtedy, kiedy myślimy o tym, jak to się dzieje, że w ogóle dochodzi do takich sytuacji, kiedy pojawia się tragedia, pojawia się cierpienie, pojawia się niezrozumienie. I w tych sytuacjach nawet pojawiają się tego typu pytania, gdzie jest Bóg, gdzie dzieje się takie zło, albo gdzie był Bóg. Czy Bóg wiedział, ale nie mógł nic z tym zrobić? A może mógł, ale nie chciał? I czy w ogóle jest w tym jakiś sens? Więc chciałbym spojrzeć z takiej bardzo szerokiej perspektywy. Ja nie jestem praktykiem takim jak moi przedmówcy. Bardziej interesuje mnie, czy zajmuję się teologią, filozofią trochę. Ale te problemy są, myślę, że bardzo, bardzo praktyczne i wymagają jakiejś odpowiedzi. I oczywiście w kilkanaście minut nie jesteśmy w stanie dać w pełni satysfakcjonującej odpowiedzi, szczególnie, że różne osoby mają różne potrzeby. Inaczej tego rodzaju sytuacje przeżywa osoba, która osobiście cierpi, inaczej osoba, która jest świadkiem cierpienia kogoś w swojej rodzinie, a inaczej jeszcze osoba, która teoretycznie patrzy na ten problem. Mam nadzieję jednak, że są pewne rzeczy, które możemy powiedzieć z perspektywy chrześcijańskiej, z perspektywy światopoglądu chrześcijańskiego. Pewne rzeczy, które myślę, że nawet w tym takim ciemnym tunelu mogą być jakimś światełkiem. Może na początek niewielkim, ale światełkiem, które pomoże znaleźć nam wyjście w takich sytuacjach właśnie, kiedy zmagamy się z problemem cierpienia, nie potrafimy sobie poradzić i co więcej, ten problem cierpienia powoduje, że zadajemy sobie pytania dotyczące naszej własnej wiary. Jak to właściwie jest? Czy Bóg istnieje? Jak jest z takimi pytaniami, jak te, które tutaj gdzieś wyświetliłem? Przejdę od takich bardzo ogólnych uwag, potem przejdziemy do bardziej szczegółowych i praktycznych. I po pierwsze chciałem powiedzieć, że nie wierzę, że odpowiedź typu ponieważ istnieje cierpienie, ponieważ istnieją tragedie, ponieważ istnieje zło, nie wierzę, żeby tego rodzaju obserwacje prowadząc do przekonania, że Bóg nie istnieje, były rozwiązaniem problemów. Innymi słowy, odpowiedź na to największe, największe, najpoważniejsze pytanie, odpowiedź typu w takim razie ja nie wierzę w istnienie Boga, nie jest satysfakcjonującą odpowiedzią. To jest odpowiedź, która tak naprawdę nie rozwiązuje problemu. Kiedyś słyszałem rozmowę dwóch takich, jeden pastor, nauczyciel, wykładowca i drugi ateista, który próbował gdzieś tam na słowa pokonać tego chrześcijanina i odniósł właśnie kwestię cierpienia i ten chrześcijanin mówi, no dobrze, w takim razie przyjmijmy, że Bóg nie istnieje. Czy problem został rozwiązany? Czy problem cierpienia naprawdę zostaje w ten sposób rozwiązany? Mam wrażenie, że wtedy, kiedy przyjmujemy takie rozwiązanie, sytuacja jest jeszcze gorsza. Jeszcze trudniej jest poradzić sobie w takiej sytuacji, kiedy sprowadzamy wszystko do rzeczywistości materialnej. Istnieje tylko materia, nic więcej. Bo jeżeli istnieje tylko materia, nic więcej, to jak wyjaśnić, że posługujemy się takimi pojęciami niematerialnymi, jak na przykład zło, albo niesprawiedliwość, albo dobro, piękno, logika i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wszystko sprowadzimy do rzeczywistości materialnej, jesteśmy zgubieni. Na te pytania nie ma odpowiedzi. Co więcej, tak postawiony problem nie jest tak naprawdę problemem teoretycznym. Dam przykład. Martin Luther King, postać, myślę, że wszyscy znamy, połowa poprzedniego wieku, to już tyle czasu minęło. Człowiek, który walczył z segregacją rasową, z problemami, które właściwie bardziej dotyczyły Stanów Zjednoczonych niż może Europy. W którymś momencie, kiedy był więziony, pisze listy z więzienia Birmingham. I w tych listach podnosi taki problem niesprawiedliwego prawa. I zadaje pytanie, dobrze, ale skąd wiemy, że prawo jest niesprawiedliwe? Jego konkluzja jest bardzo prosta. Potrzebujemy wyższego prawa niż to prawo, które ustanowiliśmy, żeby to wyższe prawo pomogło nam rozstrzygnąć, które prawo jest sprawiedliwe, a które nie.
Bez tego wyższego prawa nie ma żadnej możliwości stwierdzenia, że handel niewolnikami jest czymś złym, że segregacja rasowa jest czymś złym, że cudzołóstwo jest czymś złym, morderstwo jest czymś złym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I co ciekawe, kiedy patrzymy na jego działalność, zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy Martin Luther King występuje przeciwko segregacji rasowej, nie mówi, odwróćmy się od wszelkiej religii, ponieważ religia jest źródłem zła. Na południu Stanów byli ludzie religijni, którzy mieli niewolników, którzy naprawdę byli nieprzyjaźni w stosunku do osób o innym, odmiennym kolorze skóry. Ale Martin Luther King mówi, nie, musimy wrócić do zasad biblijnych. Musimy wrócić do tej pierwotnej zasady, z której wynika, że człowiek posiada wrodzoną wartość, wrodzoną godność, która nie zależy od koloru skóry, nie zależy od statusu społecznego, nie zależy od jego majątku. Więc pozbycie się religii nie jest rozwiązaniem problemu. Ciekawym przykładem jest C.S. Lewis, człowiek, który sam był w pewnym okresie swojego życia ateistą, potem się nawrócił, został chrześcijaninem. I Lewis, kiedy opowiada o swoim nawróceniu, jak to się stało, że jest chrześcijaninem, właśnie problem zła był problemem, nad którym się potknął, zatrzymał, nie potrafił sobie poradzić z nim. I on mówi takie słowa, przeczytam tutaj stąd, ponieważ nie mam notatek. We własnym... Może wezmę do ręki mikrofon. Będzie łatwiej. On cały czas piszcze. No właśnie, C.S. Lewis mówi tak. Mój własny argument przeciwko Bogu zasadzał się na tym, że wszechświat wydaje się bardzo okrutny i niesprawiedliwy. Ale skąd się właśnie u mnie idea sprawiedliwości i niesprawiedliwości? Nikt nie może nazwać linii krzywą, o ile nie posiada jakiegoś pojęcia linii prostej. Z czym więc porównywałem wszechświat, kiedy uznałem go za niesprawiedliwy? Jeśli cały ten kram jest z gruntu zły i bez sensu, dlaczego ja sam, który w końcu jestem jego częścią, reaguję przeciw niemu tak gwałtownie? Kiedy człowiek wpadnie do wody, czuje się przemoczony, bo człowiek nie jest stworzeniem wodnym. Ryba nie czułaby się przemoczona. Jeżeli wszechświat nie ma żadnego sensu, to nigdy nie powinniśmy zorientować się, że tego sensu brakuje. Innymi słowy, jeżeli jesteśmy częścią materialnego świata, i nie ma nic więcej poza materialność, poza świat materialny. Nie powinniśmy w ogóle czuć żadnego dyskomfortu. To, co nas otacza, to po prostu jest. I tyle. Ale zauważcie, że my odczuwamy dyskomfort. Czujemy, że coś tu jest nie tak. Są pewne rzeczy, sytuacje, które nas drażnią. Jesteśmy oburzeni. Nie podobają nam się i uznajemy je za złe. Jeszcze lepszym przykładem jest człowiek Adolf Eichmann. Człowiek, który no, gdzieś wysoko postawiony oficer w hitlerowskich Niemczech. Człowiek, no, źródło mnóstwa zła. W momencie, kiedy został schwytany i doprowadzony przed sąd w trakcie swojej obrony, mówi takie słowa, prawo nazistowskie, to jego obrońca mówi, pozwalało na prześladowanie Żydów i z tego powodu wszystko, co zostało wtedy uczynione, nie może być uznane za nielegalne w 1960 roku, ponieważ prawo nie może działać wstecz. Zobaczcie, jak wygląda argumentacja tego człowieka. Mówi, przecież obowiązujące prawo nie zabrania zabijania Żydów. Jak rozprawić się z tym problemem? Jak odpowiedzieć takiemu człowiekowi, wszystko co robiłem było zgodne z prawem. Jestem człowiekiem sprawiedliwym. Mordowałem Żydów zgodnie z prawem. Słowian, Polaków i wszystkich innych również. Wszystko było zgodnie z prawem. W trakcie procesu Gideon Hausner, prokurator, oskarżyciel, odwołuje się do naturalnego prawa i zasady uniwersalnego osądu ze względu na uniwersalną naturę tych przestępstw. Jeszcze potem tu jest taki komentarz. Pomimo faktu, że Eichmann był posłuszny rozkazom zgodnie z prawem swojego kraju, został uznany winnym pogwałcenia wyższego prawa, przed którym wszyscy ludzie i narody są równe i odpowiedzialne.
Zauważcie, gdyby nie to przekonanie o istnieniu wyższego prawa, które ma moc sądzić nasze prawo, nie byłoby sposobu osądzenia Eichmanna, nie byłoby żadnego sposobu osądzenia Hitlera, nie byłoby możliwości powiedzenia, że to, co robił Hitler, było obiektywnie złe. Moglibyśmy powiedzieć, to było może złe dla Żydów, złe dla Polaków, złe dla jeszcze kogoś innego, ale dla Niemców było dobre. No właśnie nie. Zobaczcie, my mamy to przekonanie, to było obiektywnie złe. Skąd to przekonanie? Ponieważ to moralne wyższe prawo niż prawo, które my stanowimy, istnieje. I my intuicyjnie wyczuwamy jego istnienie, wiemy, że istnieje obiektywna moralność. Jeżeli tej obiektywnej moralności nie ma, nie ma sposobu, by osądzić to, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej i wiele, wiele innych sytuacji, kiedy pojawia się zło. Oczywiście to wszystko, co mówię, nie rozstrzyga tej kwestii, od której zaczęliśmy, od tych pytań związanych z pochodzeniem zła, skąd się bierze, jak Pan Bóg tutaj się odnajduje w tym wszystkim, czy on się nie zorientował, czy wiedział, czy było mu wszystko jedno. Na razie chciałem tylko powiedzieć, że odpowiedzią na problem zła nie jest powiedzenie, w takim razie ja uważam, że Bóg nie istnieje. To niczego nie rozwiązuje. Niczego nie rozwiązuje. Chciałbym zwrócić uwagę na dwie postacie, ponieważ myślę, że z punktu widzenia światopoglądu chrześcijańskiego, z punktu widzenia Biblii, nauczania, tego przesłania, które w nim znajdujemy, istnieje pewna odpowiedź. Odpowiedź, która myślę, że jest szalenie ważna. Ważna i naprawdę pomocna dla każdej osoby, która zmaga się z tego rodzaju problemem. Chciałbym zwrócić uwagę na dwie osoby. Pierwszą z nich jest Job, starotestamentowa postać, bohater chyba jednej z najstarszych ksiąg Starego Testamentu, człowiek bogaty, bogobojny, żonaty. Chociaż to żona, taki trudny przypadek był. I 10 dzieci miał, 3 córki, 7 synów. Był człowiekiem, o którym powiedzielibyśmy, był przyjacielem Boga. Był człowiekiem, który Bogu był miły. Nawet kiedy czytamy początek księgi Joba, odnajdujemy tam takie informacje, że on Bogu się podoba. Bóg w jakimś sensie chwali się nim, jest z niego dumny, z tego, jak żyje Job, jak myśli Job, jak postępuje Job. A jednak Job jest człowiekiem cierpiącym. Stracił majątek, stracił dzieci i na koniec jego ciało pokryło się jakimiś złośliwymi wrzodami, z którymi w ogóle nie potrafił sobie poradzić. Job stał się uosobieniem cierpienia w tym wszystkim. Co więcej, nawet kiedy pojawiają się jego przyjaciele, nie pomagają mu. Sposób ich mówienia, sposób ich myślenia, zarzucanie Jobowi, że na pewno było coś, co jest przyczyną twojego cierpienia, powoduje, że Job czuje się gdzieś wyalienowany społecznie, czuje się wyrzutkiem społecznym, czuje się nieakceptowany przez swoich przyjaciół. Czy ci mężczyźni, którzy tam są, w ogóle nie rozumieją tego, co się dzieje w życiu Joba. Na dodatek jeszcze jego żona już też nie wytrzymuje w pewnym momencie i mówi, czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złóż rzecz Bogu i umrzyj. Zobaczmy, że to jest autentyczny problem. Job jest, no właśnie, przykładem człowieka bogobojnego, ale człowieka bogobojnego, który strasznie cierpi. I to nie tylko w sensie fizycznym, również w sensie emocjonalnym, również w sensie społecznym. Ale Job przychodzi z tym wszystkim do Boga. Kiedy patrzymy, jak napisana jest ta księga, ona jest jakby częścią poezji, takiej poezji mądrościowej, która ten cały ból Joba, Job przynosi to do Boga. Jemu wylewa cały swój żal, jemu opowiada o tym całym swoim cierpieniu i w nim szuka ukojenia. I kiedy czytamy księgę psalmów, to widzimy coś podobnego. Tam również jest wiele psalmów, część napisanych przez króla Dawida, część przez innych autorów. Psalmy są jakby, no, wprost poezją, ale poezją często pisaną przez ludzi, którzy cierpią. Ludzi, którzy przechodzą przez bardzo poważne zmagania. Kilka z tych psalmów kończy się nawet takimi słowami: moim przyjacielem jest ciemność. Jakby nie widzę wyjścia. Jest czarno przed oczami. Nie ma dla mnie nadziei.
Ale potem gdzieś ta nadzieja się odradza, gdzieś się pojawia. I chyba nie bez przyczyny Księga Psalmów jest określana jako najwybitniejsze osiągnięcie światowej literatury. Najwybitniejsze osiągnięcie światowej literatury. Dlaczego? Kiedy byłem jeszcze nastolatkiem i próbowałem czytać psalmy, czytać Księgę Joba, byłem w stanie przeczytać całą Biblię od deski do deski. Kilka razy. Ale przez Księgę Psalmów i Joba nie potrafiłem przejść. Dopiero po iluś tam latach, kiedy założyłem rodzinę, kiedy miałem dzieci, kiedy zacząłem pracować, kiedy stałem się samodzielny, kiedy zacząłem mieć problemy, kiedy zacząłem przechodzić przez różne trudne sytuacje, których nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Któregoś razu usiadłem do psalmów i myślę sobie, rozumiem. Rozumiem, o co w nich chodzi. Usiadłem do Księgi Joba, przeczytałem ją za jednym razem. Po prostu tak mnie poruszała ta księga, tak poruszało mnie to, o czym Job pisze. Cierpienia Joba, cierpienia psalmistów, którzy piszą te psalmy, stały się skarbem. Skarbem, z którego korzystają do dzisiaj ludzie, można powiedzieć miliony ludzi na przestrzeni historii, skorzystało z tego cierpienia, przez które przechodzili ci ludzie. I kiedy dzisiaj je czytamy, myślimy sobie, nareszcie ktoś mnie rozumie. Widzę, że ktoś przeżywa podobne rzeczy jak ja. Potrafię się w tym odnaleźć. To jest dla mnie pociechą. Widzę, dokąd to wszystko może prowadzić. Widzę jakąś nadzieję. Widzę światełko w tunelu. Cierpienie tych ludzi, i psalmistów, i Joba, można powiedzieć, że Bóg przemienił w diament, który stał się bogactwem ludzi w następnych epokach. Pomimo tego, że to działo się tak dawno, dzisiaj staje się to czymś, co jest pomocą, co jest naprawdę olbrzymim wsparciem i pocieszeniem dla wielu, wielu ludzi. Ale chrześcijańska perspektywa to coś jeszcze więcej niż tylko takie wsparcie na poziomie takim personalnym, międzyludzkim, między przyjaciółmi, kiedy możemy się rozumieć i dobrze się rozumiemy. Gdy patrzymy na Nowy Testament, widzimy zupełnie nową perspektywę, widzimy coś jeszcze. Widzimy Syna Bożego, który cierpi. Cierpi fizycznie, cierpi emocjonalnie i doświadcza społecznego odrzucenia. Cierpi w sposób straszny. I to wiemy o nim, że w żadnym stopniu nie zasłużył na to. Jezus przychodzi do ludzi, którzy są przesiąknięci egocentryzmem. Są odpychający. Myślę, że jeżeli spotkaliście w życiu egocentryków, to wiecie, jak bardzo potrafią być odpychający. Potrafią mówić tylko o sobie. Cały czas siebie chwalą, opowiadają o swoich sukcesach. Tobą nie są w ogóle zainteresowani, chyba że jesteś im potrzebny do ich celów. Przychodzi Syn Boży, który jest bez grzechu. Spotyka się z ludźmi, którzy właśnie tacy są. Wydaje się, że to spotęgowanie tego poczucia, że ci ludzie naprawdę są odpychający w Jego osobie, jest czymś daleko, daleko większym. Ale co On robi? Ci ludzie, którzy są godni potępienia, On zajmuje ich miejsce. I umiera w ich miejsce po to, żeby ich ocalić przed sprawiedliwym Bożym gniewem. Co się dzieje? Jak to możliwe? Kiedy patrzymy na Chrystusa i na siebie, gdzieś znalazłem takie zdanie, które myślę, że dobrze oddaje to, co się wydarzyło. To zdanie, które mówi, że On nie umiera za ciebie dlatego, że byłeś godny, nie umiera dlatego, że jesteś człowiekiem prawym, ale po to, by uczynić cię człowiekiem prawym w oczach Bożych. On umarł za ciebie nie dlatego, że byłeś lepszy od innych, nie dlatego, że byłeś godny, nie dlatego, że byłeś człowiekiem prawym, ale po to, żeby uczynić cię prawym, uczynić się pięknym w oczach Bożych. I kto to robi? Tak, robi prawdziwy Bóg. Nie ten wymyślony przez ludzi. Prawdziwy Bóg. Prawdziwy Bóg, Syn Boży, kiedy Bóg patrzy na grzech człowieka i mówi, kogo poślę? Syn Boży mówi, oto jestem, poślij mnie. Idzie i umiera za tych odpychających ludzi.
Kiedy patrzymy na jego życie, widzimy szatana, który obserwuje to i robi wszystko, żeby go zniszczyć. Mówi, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Ułatwij sobie życie, przecież nie musisz cierpieć. Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Niech wszyscy zobaczą Twoją moc. Jeżeli jesteś Synem Bożym, złóż mi pokłon. Dam Ci wszystkie królestwa świata. Zostaniesz królem. Nie będziesz musiał cierpieć. Krzyż Cię ominie. I na końcu, jeżeli jesteś Synem Bożym, stąp z krzyża. Zobaczcie, robi wszystko, żeby Chrystus nie cierpiał. Z perspektywy współczesnych egocentryków byśmy powiedzieli, no taki pozytywny bohater troszczy się o Pana Jezusa, żeby nie cierpiał, tak? Ale w ten sposób chciał zniszczyć, zniweczyć Boży plan odkupienia człowieka. Szatan stara się zniszczyć dzieło Syna Bożego. I ostatecznie to całe cierpienie, tą tragedię życia Chrystusa Bóg obraca w dobro. Tą całą tragedię życia Chrystusa Bóg obraca w dobro. Również kiedy patrzymy na Joba, zobaczmy, że kiedy Job przeciwstawia się szatanowi, kiedy przeciwstawia się temu, co mówi jego żona, szatan przegrywa. Okazuje się, że Job wcale nie dla korzyści materialnych szedł za Bogiem. On szedł za Bogiem ze względu na niego samego, ponieważ go umiłował i chciał być mu posłuszny za wszelką cenę. Kiedy patrzymy na Syna Bożego, który jest kimś daleko, daleko większym niż Job, widzimy to samo. I kiedy on pozostaje wierny, i to wierny aż do śmierci, szatan zostaje ostatecznie pokonany. Pomimo jego prób odciągnięcia Jezusa od cierpienia, szatan zostaje ostatecznie pokonany. Kiedy patrzymy na to, czego dokonał Bóg, kiedy zesłał swojego Syna, który umarł za mój i twój grzech, nie znajdziemy odpowiedzi, co jest powodem cierpienia, przez które ja przechodzę albo przez które przechodzą moi bliscy. Ale znajdziemy odpowiedź na pytanie, co nie jest tego powodem. A nie jest powodem tego cierpienia Boża obojętność. Bo kiedy patrzymy na krzyż Chrystusa, widzimy Syna Bożego, który nie pozostał obojętny. Mógł w tym swoim pięknym, wspaniałym, cudownym świecie pozostać, ale nie pozostał obojętny, przyszedł na ziemię, pozwolił na to, żeby go zamordowano i to w sposób okrutny, po to, żeby ciebie ratować. Więc kiedy myślimy o cierpieniu na świecie, kiedy myślimy o cierpieniu w własnym życiu, w życiu naszych bliskich, powodem tego cierpienia na pewno nie jest to, że Bóg jest obojętny, bo nie jest. Bo posłanie Jego własnego Syna po to, żeby nas ratować, jest tego najlepszym dowodem. Ostatnia ilustracja jest takie słowo kintsugi. Myślę, że niektórzy już kojarzą. Chyba na ostatnim TikToku też to słowo się pojawiało. To jest sztuka łączenia rozbitego naczynia za pomocą złotych elementów. Złotego spoiwa, które po złączeniu tego rozbitego naczynia z powrotem, ale z tymi złotymi elementami, sprawia, że to naczynie staje się jeszcze cenniejsze. Jeszcze cenniejsze. To jakaś japońska sztuka jest, ale zobaczcie, że to tak naprawdę nie jest nic nowego. W jaki sposób sprawiamy, że złoto staje się cenniejsze? No właśnie przez wypalenie wszystkich brudów z niego. W liście Piotra, to już ostatnie zdanie, które chciałem powiedzieć. Piotr mówi do ludzi, którzy doświadczają prześladowania, którzy naprawdę cierpią. Mówi, weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Zobaczcie, nasza wiara może stać się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Kiedy przechodzimy przez cierpienie tak jak Job, ale pozostajemy wierni Bogu,
kiedy cały czas nasze oczy są skierowane na Niego, Bóg wytapia naszą wiarę i sprawia, że ona staje się cenniejsza i staje się błogosławieństwem nawet nie tylko dla nas samych, ale również dla innych. Tak jak cierpienia Joba, cierpienia psalmistów stały się błogosławieństwem dla nas. I oczywiście to nie oznacza, że teraz już wiem, co może być powodem mojego cierpienia. Nie wiem, ale wiem, co nie jest tym powodem. Tym powodem nie jest obojętność Boga. Ponieważ prawdziwy Bóg jest Bogiem, który poświęca się, który wyciąga rękę, który ratuje. Jest Bogiem, którego najlepiej możemy poznać w osobie Jezusa Chrystusa. I myślę, że ta perspektywa w obliczu tych strasznych często doświadczeń, o których słyszeliśmy nawet dzisiaj, jest czymś, co pomaga z nadzieją spojrzeć w przyszłość. I mam nadzieję, że coś nam to, w czymś nam to może pomóc nam wszystkim. Dziękuję bardzo.